Przed nami dzień pełen emocji i niezapomnianych filmowych wrażeń. A uroczystą galę poprowadzą dla Państwa Martyna Kawka i Szymon Rzucidło. Zabawa polega na tym, że mamy tutaj przygotowane 7 pytań, głównie związanych z tym, jakie były dzisiejsze filmy. I wy mówicie nam cyferkę, my zadajemy wam pytanie i wy odgadujecie. Który z filmów był teledyskiem? Nie pamiętam tytułu. Ale tobie możemy dać torbę za piękne granie. No, patrzone. Ile? W dzisiejszym konkursie było fabuł. No około chyba 10 takich. Bingo! Wow, jesteś pod wrażeniem. Dzisiaj nie ma tematu. Jestem Sercio, witam Państwa. Witamy Sercia. Jak nazywa się ujęcie, plan, w którym pokazujemy kogoś od kolan? To jest kadr amerykański. Dobrze, Widzę
Ogromne gratulacje. Miałam wielkie ciarki, dreszcze, cudowna wrażliwość. Wy Państwo znacie panią Anię ze szkoły. Ja miałam okazję pierwszy raz wysłuchać. Naprawdę nie były to dreszcze z zimna, tylko czułam ciarki szapoba. Ogromne gratulacje. Taki załącznik. Świat jest pełen zła i złych ludzi, którzy potrafią tylko oceniać i śmiać się z twojego każdego potknięcia. Ja próbuję cię przed tym okrutnym światem chronić. Nagroda Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. Unia Film Festiwal 22 za film szczególnie ważny dla młodzieży. Co obstawiacie? Finis Corona Otus. Reżyseria Natalia Wach. Drodzy, ja dzisiaj jak przyjechałam, otworzyłam drzwi do Centrum Kultury, a jestem tu dość często i myślę, tak chciałabym, żeby wyglądał każdy dzień w 2023 roku i dalej, bo to jest właśnie to, czym powinna być Europejska Stolica Młodzieży. Zaczniemy od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce za przemyślaną koncepcję wizualną oraz za ciekawą formę metaforyzacji młodzieżej pogoni za niezależnością skontrastowanej z bolesnym zderzeniem z rzeczywistością dla filmu Uciekajmy. A to jest nasz domek. Tu mamy szklanki. Herbata. Dobrze, więc chciałem bardzo podziękować jury młodzieżowemu za to wyróżnienie. Bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy się pojawili, ponieważ mogliśmy razem przeżyć tutaj ten dzień, te filmowe emocje i mogliśmy podzielić się naszą historią, którą tworzyliśmy przez pewien czas. Mam nadzieję, że dla przynajmniej części osób stała się ona w pewnym sensie ważna, tak samo jak była chociażby dla mnie, gdy tworzyłem scenariusz. Dziękuję osobom, które mnie do tego zainspirowały. Dziękuję całej ekipie, która współpracowała przy tym wszystkim aktorom. No i tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Gratuluję jeszcze raz. Drugie miejsce jury młodzieżowego za nawiązanie szczerej relacji z bohaterem, poruszenie aktualnego tematu oraz spójną i płynną narrację, która pozostawia miejsce na własną interpretację, zajął film Kto ty jesteś, czyli krótka historia o fartuszku brokacie tożsamości autorstwa Barbary Żurowicz. Zapraszamy na scenę. Uwaga, pierwsze miejsce jury młodzieżowego Unia Film Festival 2022 za przejaw niesamowitej wrażliwości artystycznej oraz poskromienie wymagającej techniki, jaką jest animowanie piaskiem, otrzymuje film Kołyska. Nagrody publiczności Unia Film Festival 2022 otrzymuje film pod tytułem Fema. Wielkie brawa!
witam państwa, ja przyszedłem w sprawie kradzieży puszki sardynek. Widzicie państwo, mam tutaj taki papierek. Wyróżnienie dla Michała Kotwicy, autora filmu Bud Bug, za bezpardonową, pełną humoru opowieść o tym, że żadna ideologia nie przynosi nic dobrego. Wyróżnienie dla filmu Kto ty jesteś, czyli krótka historia o fartuszku, brokacie i tożsamości w reżyserii Barbary Żurowicz za portret młodego bohatera, który walcząc z uprzedzeniami innych pragnie żyć tak jak pragnie. Ten sam jakby moment transformacji, tego gdy już się skończy ten makijaż i się nałoży tą perukę, i się tak stań i na siebie się popatrzy, to jest takie bardzo, bardzo dziwne uczucie, bo jakby wyglądasz jak inna osoba, też jakby czujesz się jak inna osoba, ale jednocześnie jak ty. Wyróżnienie dla autorów filmu Tajemnice potworów. Gabrieli Miszczy, Marka Pędziaka, Dominika Zagubienia, Kacpra Nowakowskiego, Filipa Kwiatkowskiego, Huberta Kraśnickiego, Gabriela Bobela, Eryka Wojdaka, Marty Kosmowskiej, Jakuba Nowakowskiego za niezwykłą pomysłowość, szczerość i widoczny w filmie entuzjazm oraz ciekawe spostrzeżenia dotyczące postaw i typów spotykanych wśród młodych ludzi. Tu kup są kupsiasty. Atakuje, kiedy przychodzisz koło jakiegoś fast fooda i namawiać się na wielką wyżerkę. Proszę państwa, teraz przeczytam laureatów trzech pierwszych miejsc festiwalu. Zaczynając od trzeciego miejsca, które za bardzo staranne i pomysłowe korzystanie z narzędzi filmowych, takich jak zdjęcia oraz inscenizacja w budowie scen, dla Filipa Łopoki, Michała Grzyszkiewicza i Agnieszki Wójcik, autorów bardzo nastrojowego filmu Uciekajmy. Twórcze wykorzystanie przepięknej oraz niezwykle pracochłonnej techniki animacyjnej dla Piotra Kaźmierczaka za film Kołyska. To skromne, ale niezwykle ujmujące dzieło, które jest kolejną bardzo interesującą propozycją od tego młodego twórcy. Gratulacje. Festiwal 2022 dla Lucji Obremskiej, Martyny Harczyńskiej, Weroniki Ziółkowskiej, Julii Alkiewicz, Wiktora Marcinkowskiego za film Nereida. Dojrzałym, przemyślanym i dopracowanym, udaną próbą zmierzenia się z kinem gatunkowym.
Jury dostrzegło zalety jego wizualnej strony, ale także ekologiczny przekaz oraz dostosowanie środków wyrazu do tematu i możliwości realizatorów. Ja chciałbym jednocześnie jako przedstawiciel Centrum Kultury wyrazić to, że bardzo się cieszymy, ja osobiście i nasza instytucja, że możemy gościć ten wspaniały festiwal, którego jurorem jestem już od lat w naszej instytucji. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyła publiczność. Gratuluję organizatorom z trzeciego liceum za to, że trzymają od lat tak wysoki poziom. No i jeszcze raz osobiście chciałbym pogratulować autorom filmu Nereida. Ten film jednogłośnie jury dorosłe uznało za najlepszy. Ja również podzielam jak najbardziej to zdanie. Więc jeszcze raz oklaski dla autorów. Ja się cieszę, że kino amatorskie nie umarło, że się rozwija. I to była fajna przygoda i naprawdę przy każdym filmie coś wracałem przynajmniej sobie do swoich czasów, kiedy myślałem o kinie i też się denerwowałem, czy to już jest aż tak głupie, czy to można zrobić, czy nie można. A to jest ten czas, kiedy właśnie wszystko można, kiedy nie ma żadnych ograniczeń. I często wracam do takich marzeń o takim kinie. No i cieszę się właśnie, że wy takie kino robicie. Gratuluję zwycięzcom. No i wszystkim w ogóle, którzy robili filmy, to wszyscy są zwycięzcami, którzy coś robią od początku do końca. No właśnie, to są wszyscy uczestnicy tego festiwalu są zwycięzcami, uważam.